Witam wszystkich serdecznie. Dzisiaj porozmawiamy o zupie Hipokratesa, która jest jednym z nieodzownych elementów w terapii Gersona. Powiedziałbym, że jest wręcz obowiązkowa, jeśli ktoś poddaje się tej terapii. Sama nazwa zupa Hipokratesa kojarzy nam się z czymś zdrowym, dlatego że sam Hipokrates jako ojciec medycyny wiedział, że wszystko co zdrowe można znaleźć w naturze i nasze ciało potrzebuje zdrowych elementów i bodźców, aby mogło się samo leczyć z właściwie wszystkich chorób. Samą nazwę zupa Hipokratesa rozpowszechnił dr Gerson. Hipokrates oczywiście nie mógł wymyślić takiego przepisu, jaki mamy dzisiaj, dlatego że Kolumb jeszcze nie przywiózł z Ameryki pomidorów i ziemniaków, które są jednym z głównych składników tej zupy. Zupa Hipokratesa używana jest do detoksyfikacji i oczyszczania nerek i wątroby. Jest to podstawowy element usuwania z organizmu raka na diecie Gersona, oprócz lewaty z kawy oczywiście. Do zrobienia tego filmu zainspirował mnie e-mail od Lucyny Kwiatek. Lucyna jest babcią, której wnuczek Mikołaj bardzo ciężko choruje. Z tego, co mi napisała, wynika, że lekarze dają małe szanse na wyleczenie raka, ale naturopeuta polecił im metodę doktora Gersona. Lucyna napisała do mnie z prośbą o pomoc. Chodziło jej o kupienie wolnoobrotowej wyciskarki Angel 8500, która kosztuje gdzieś około 2000 dolarów. Mówi, że dużo ludzi pomaga jej znaleźć różne rzeczy. Wiem, że znaleźli farmę jakąś, której będą mogli kupować zdrowe, ekologiczne warzywa, ale nie ma tej wyciskarki. Ja w tym względzie jej nie mogę pomóc. Jeśli ktoś ma w Stanach Zjednoczonych dzieci na studiach, to wie, o czym ja mówię. 2000 dolarów nie chodzi piechotą. Nie chcę tu za bardzo podpowiadać, ale ja mam wolnoobrotową, prostą wyciskarkę, która tyle nie kosztuje, kilkaset dolarów. Myślę, że robienie soków z dobrych warzyw, świeżych na takiej dobrej wyciskarce, niekoniecznie aż tak drogiej, też będzie dawało dobre rezultaty. Ale jeśli ktoś by miał jakiś pomysł, albo miał używaną taką wyciskarkę, którą chciałby pożyczyć albo dać Lucynie, to oczywiście niech się do mnie zgłosi i ja napiszę mi e-mail, a ja przekażę wszystko Lucynie. Aby pozbierać komponenty do zupy Hipokratesa, zatrudniłem Maćka Woźniaka, mojego przyjaciela, który mieszka w Washington DC, który pojechał do sklepu Whole Foods, kupił co trzeba, przywiózł do domu, i wszystko pokroił, ugotował, i potem wysłał mi wideo nagrane, które sam zrobił, które je właśnie w tej chwili poskładałem i przekazuję dla Was dalej. Od razu porównanie cen. Pierwszy składnik, jeden seller, który kosztuje 3,69 za funt. Tu jesteśmy po następnym składnikiem zupy, jest 2,99 organic pork. Organiczne, nieorganiczne, organiczne. Pomidory 2,99. Weźmiemy jeszcze 3. Brakuje nam tylko czosnku,
natki pietruszki. Organicznym własnym. Kosztuje 1,49. Taką też kupiłem. Ok, to jest cały Hipokrates. Plus czosnek. No, idę po czosnek. Składniki na zupę Hipokratesa w całości. Seler, ziemniaki, czosnek, pomidory, por, cebula i natka pietruszki. I to wszystko. Maciek współpracuje z doktorem Vickersem, który ma tą klinikę Gersona w Meksyku, także nagrał z nim wideo po angielsku tam kilka lat temu, jak przygotować taką zupę Hipokratesa. Jest ona na ich stronie, na stronie tej kliniki, na ich kanale YouTube. Ja tam włączę opis, w opisie link do tego wideo. No jeśli oczywiście ktoś będzie chciał zobaczyć to po angielsku, no mi by się przydała w tej chwili zupa Hipokratesa, nie mam jej zrobionej, ale wyślę zaraz moją żonę do sklepu, żeby to zrobiła, bo trochę jestem przeziębiony. Także zupa Hipokratesa powinna być moim zdaniem na wszystkich stołach. Podstawowym daniem dr Gerson powinien dostać Nobla za opracowanie tej swojej diety, a ona jest w wielu krajach, w tym w Stanach Zjednoczonych, zabroniona. No i właściwie całej tej terapii antyrakowej, która właściwie działa nie tylko przeciwko rakom, ale także przeciwko wszystkim innym chorobom cywilizacyjnym. No, szczególnie w tych naszych pandemicznych czasach dobrze by było od czasu do czasu zjeść sobie taką zupkę. Dlatego z Maćkiem i z jego żoną Joanną postanowiliśmy właśnie zrobić to wideo. No bo ona nie tylko oczyszcza nerki i wątrobę z toksyn, ale także wzmacnia nasz system immunologiczny. A co nas może uratować tylko przed tymi wszystkimi świrusami? Nasz system immunologiczny. No tak, swoją drogą ten Hipokrates to był taki całkiem fajny gość moim zdaniem. On wierzył, że natura jest główną siłą leczniczą w naszym życiu i należy jej tylko pomagać, a nie przeszkadzać. Hipokryzja polega na tym, że nasi lekarze składają przysięgę Hipokratesa, a tak naprawdę stosując chemię i te wszystkie swoje metody lecznicze, odcinają się od jego idei. Właściwie to kompletnie ignorują ojca medycyny. To, co było dla niego oczywiste, współczesna medycyna swoimi metodami, procedurami wręcz odcina się od niego, więc składanie przysięgi Hipokratesa i w tej chwili przez tych naszych lekarzy uważam za kompletną hipokryzję i ironię, no ale to oczywiście moja opinia. Już tam nie chcę wspominać, że oczywiście w czasach tej całej panderiozy i szczypawkomanii powinniśmy mieć narzędzia do tego, żeby wzmocnić swój system immunologiczny, a zupa Hipokratesa jest właśnie tym. Podejrzewam, że sam Hipokrates byłby bardzo zdziwiony dzisiaj obserwując współczesnych lekarzy, jak z nowoczesną technologią nie potrafią nas uleczyć, a tak naprawdę wprowadzają nas w przewlekłe stany chorobotwórcze i rozkładają ręce, mówiąc, że nic już nie możemy zrobić w wielu przypadkach. Okej, to co potrzebujemy do zupy Hipokratesa? Składniki są bardzo proste. Maciek zaraz nam to pokaże. To jest por, który został umyty, rozkrojony, umyty z piachu, ze wszystkiego. To są 3 ziemniaki, seler, pomidory, które zaraz ubiorę ze skóry, natka pietruszki i 2 cebule. Tutaj troszeczkę wody zaraz doleję do garnka.
selera i ziemniaków nie obieramy ze skóry. Później będziemy to i tak wszystko na papkę przerabiać. Musimy tylko pociąć. Jedyne co, to zaraz obiorę pomidory ze skóry. Najpierw trochę wody doleję do garnka. To wszystko jest na oko, tak? Nie ma jakiegoś takiego złotego przepisu, że musi być 2 litry wody i tak dalej. Dodaję po prostu na oko. Zacznę może od pokrojenia ziemniaków. Też nie trzeba się stresować, żeby to kroić na jakieś po prostu na takie części. To i tak się wszystko rozgotuje. Pięknie nam w zupie i wrzucam do wody. To samo robię z cebulą. Tu akurat mam białą cebulę. Niekoniecznie musi być biała. Ważne, żeby cebula. Może być zwykła cebula, taka jak w Polsce, żółta. To wszystko się i tak rozgotuje w zupie. Więc ja tylko kroję, żeby łatwiej się rozgotowało. Co tu jeszcze? Obieram pomidory ze skórki. O, co tutaj? Ja oczywiście wiem, że to można sparzyć i obrać sobie dużo lepiej, ale ja naostrzyłem noże, więc ostrym nożem sobie to wszystko lepiej obieram. Ale oczywiście jak ktoś chce, to może sparzyć tą skórkę, naciąć i ona sama wtedy pięknie odejdzie z tego pomidora. Też nie trzeba za dużo, bo to i tak się rozpadnie w zupie. Żadnej soli, absolutnie żadnej soli, żadnych przypraw, żadnych kucharków czy tam wegety. Po prostu same warzywa. To czuję, że będę musiał przerzucić do większego garnka. Na razie poglądowo tak to robię, żeby to mniej więcej wyglądało. Łodygi. Wszystko. To wszystko nam się pięknie wygotuje. Po prostu wrzucamy to do gara. Ja mam troszeczkę większy gar przygotowany na to wszystko, ale wrzucamy to wszyściuteńko do garnka. Przez 2 godziny i tak się wszystko wygotuje. Maciek nie chciał, żebym jego głos zostawił w tym wideo, ale ja myślę, że on super się sprawił w tym zadaniu kucharza, dlatego że zostawiłem ten jego głos i no tak, żeby ta zupa miała sens, to tak jak on mówił, wszystkie warzywa powinny być ekologiczne, naturalne, nie należy ich również obierać, tylko porządnie umyć i wyszorować tak, jak to zrobił, to no, super to zrobił.
pokroił ładnie w kostkę, no i wrzucił potem do garnka. Ten garnek to najlepiej to było, żeby był ze stali nierdzewnej. No i oczywiście to trzeba przykryć wodą, najlepiej tą filtrowaną. Także Maciek, dzięki za wspaniałe kuchenne działanie. No a teraz przejdziemy do następnego elementu, czyli odpalamy ogień. To wszystko teraz doprowadzam do wrzenia. Koszt takiej zupy w Stanach to jest około $17. I taka ilość zupy starcza na 3 dni, po 3 dniach. Niestety, jeżeli coś zostanie, to już trzeba wyrzucić, bo tam wszystko się utlenia. To już się nie będzie nadawało do jedzenia, ale dla 5 osób spokojnie na 2 dni z tych produktów, które kupiłem i które kroiłem, bez żadnego problemu, to jest odpowiednia ilość zupy dla 5 osób na 2 dni. Także Maciek właśnie zaczął gotować zupę Hipokratesa. Tak jak Maciek mówił, zalewamy garnek wodą. Do momentu, kiedy te warzywa zostaną przykryte tą wodą i gotować na takim najmniejszym jak tylko możliwe ogniu przez 2 godziny, naprawdę na takim wolnym ogniu, spokojnie, bez jakiegoś szaleńczego gotowania. Następnie wyciągamy te warzywa z garnka i wkładamy do sitka takiego do przecierania warzyw i po prostu przeciskamy te warzywa przez to sitko, ale tak, aby pozostały te włókna i skórki, które potem należy wyrzucić. Nie można tego wkładać do blendera i tam zmiksować mocno, ponieważ wtedy ten błonnik zostanie i pomiesza się z zupą. A pacjenci, którzy są chorzy, na przykład właśnie z rakiem, czy chorobami jakiegoś takimi ostrymi przewodu pokarmowego, nie są w stanie poradzić sobie z błonnikiem. 80% układu odpornościowego znajduje się w przewodzie pokarmowym, więc jeśli ktoś jest chory, jego przewód pokarmowy jest też chory, także musi przetrzeć te warzywa dobrze ugotowane przez ten młynek czy tam sitko, aby ten naprawdę odseparować ten błonnik, co właśnie sprawi, że ta zupa będzie o wiele łatwiejsza do strawienia. Ludzie, którzy tą zupę przygotują, powinni spożywać ją 2 razy dziennie. Można ją gotować raz, przygotować sobie raz na 2-3 dni i za każdym razem, kiedy ją jemy, musimy ją podgrzewać do jednej porcji. Nie? Nie używamy soli, nie jest to żadna pomyłka. Ta zupa jest naprawdę smaczna, ma taki przyjemny, warzywny, słodkawo-warzywny smak. Zupa będzie dość gęsta, będzie taka zawiesina. Przypomina raczej taki przecier warzywny. Można oczywiście ją przechowywać w lodówce, ale w szklanym słoiku, nie dłużej jak do 2 dni. Ten przepis, który w tej chwili podaję, wystarczy, aby zrobić zupę dla jednej osoby na 3 dni. Musi być ona spożywana codziennie, najlepiej w porze lunchu i kolacji. Jeśli nie zjemy tego w całości w ciągu tych 2 dni, to na 3 dzień trzeba już ją wyrzucić. Dobrze jest ją jeść ciepłą. Więc reasumując, najważniejsza zasada terapii Gersona to upewnienie się, że cała żywność jest lekko strawna. Surowa żywność, surowe warzywa nie są zalecane. To nie jest dobry pomysł, żeby jeść surowe warzywa, ponieważ wielu pacjentów nie może sobie poradzić z surowymi produktami, dlatego że ich układ pokarmowy jest osłabiony niż normalnie i nie może tego trawić. Także na pewno jedzenie musi być naprawdę lekkostrawne, a zupa Hipokratesa jest tego idealnym przykładem. Jeśli ktoś chce przejść na terapię Gersona, to powinien właśnie sobie taką zupę przygotować. To jest podkreślam, konieczne.
No jest to trochę kłopotliwe w robieniu i przygotowywaniu, może nawet trochę nużące, jak to się musi, jak musimy to robić co 3 dni, cały czas, przez kilka tygodni, no ale jest to, tak jak mówię, absolutnie konieczne. No i na koniec tutaj pokazuję Wam gotową zupę Hipokratesa w słoiczku, którą przygotował właśnie Maciek. Tak ona właśnie powinna wyglądać. Także życzę wielu udanych gotowań, a dla tych, którzy nie lubią gotować, no to można zawsze kogoś poprosić o to, żeby to zrobił. Przepis jest prosty, zasada jest prosta, wszystkie produkty są tak tanie i łatwo osiągalne, więc nie ma na co czekać. Żegnam Was, trzymajcie się, smacznego i życzę dużo zdrowia.